Hej, ósmoklasiści! W tym roku razem z wami napiszemy nasz pierwszy egzamin z języka polskiego. Chcemy wam o nim trochę opowiedzieć. Wiemy już, że odbędzie się on pierwszego dnia egzaminu. Rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa 120 minut. Niektórzy nasi koledzy będą pisali egzamin dłużej, nawet przez 180 minut, jeżeli przyznano im takie dostosowanie. A czy wiecie już coś więcej na temat arkusza egzaminacyjnego? Tak! W arkuszu będą zamieszczone dwa teksty, które trzeba będzie uważnie przeczytać, żeby rozwiązać zadania. Jeden z nich to tekst literacki, na przykład fragment jakiejś lektury obowiązkowej albo innego utworu literackiego. Ten drugi natomiast to tekst nieliteracki. Czy wiecie, co kryje się pod taką nazwą? Tak! Może to być na przykład jakiś artykuł lub tekst popularno-naukowy, taki jak te, które czytaliśmy czasami na lekcjach. Dokładnie tak. W jednym i drugim przypadku do tekstów będą przygotowane różne zadania, zarówno zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których będziemy wybierać jedną odpowiedź spośród kilku proponowanych. Na przykład zadania wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, albo zadania na dobieranie. Będą też zadania otwarte, czyli takie, w których sami musimy wpisać odpowiedź zgodnie z poleceniem, na przykład odpowiedzieć na pytanie do przeczytanego tekstu. Właśnie, to bardzo ważne, abyście uważnie czytali teksty i polecenia. Dzięki temu łatwiej będzie wam udzielić poprawnych odpowiedzi. Jednym z zadań otwartych może też być takie, w którym trzeba będzie przedstawić swoje stanowisko i uzasadnić je jednym lub dwoma argumentami. Mogą także pojawić się zadania, w których znajdzie się fragment jakiegoś utworu z lektury obowiązkowej, a my będziemy mieli podać imię i nazwisko autora lub tytuł tego utworu i odpowiedź na pytanie dotyczące tej lektury. Pamiętajcie, że w arkuszu będzie zamieszczona lista lektur obowiązkowych. W razie potrzeby będziecie mogli do niej zajrzeć. Pojawi się też zadanie, w którym będziemy musieli napisać na przykład zaproszenie albo ogłoszenie. Rzeczywiście możecie spodziewać się takiego zadania na egzaminie. Ta forma wypowiedzi będzie wymagała od was odpowiedniej argumentacji. I ważna też będzie poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna. Napisanie takiej krótkiej wypowiedzi nie powinno być trudne. Wiem, że będzie też wypracowanie. To prawda. Będziecie mogli wybrać sobie temat wypracowania spośród dwóch propozycji zamieszczonych w arkuszu. Świetnie! Jestem pewien, że pójdzie nam bardzo dobrze. O egzaminie wiemy już prawie wszystko. Na pewno sobie poradzimy. Gdybyście chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, zajrzyjcie na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jest tam nie tylko informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, ale także przykładowy arkusz egzaminacyjny. Powodzenia!